Kto pierwszy dotrze na metę, wygrywa. Mamy 5 zadań, które będziemy musieli wykonać. Zadanie numer 1 to każdy z nas dostaje kieliszek wody. Jeśli ktoś dowiezie pusty kieliszek na metę, nie dostaje punktów. Gotowi? Tak! 3, 2, 1, start! Ej, sprytne! Ej, co ja mam zrobić? Patrz, stary, ja sobie ten kieliszek dam tutaj. Prawie perfekcyjnie tutaj pasuje. Ej, patrz, mam pomysł. Okej. Lecimy. Możesz, kurde, ja nie mam tutaj schowka na wodę. Może tu się to nie wyleje. Pewnie się wyleje, ale trudno. Gdzie ja mam dać ten kieliszek? Mam to super miejsce w składzie na kieliszki. Arek będzie nam wysyłał co jakiś czas zadania. Zadania te musimy wykonać przed dojazdem na metę. Dostaliśmy pierwsze zadanie. Mamy zrobić zdjęcie w tych trzech miejscach, które wam się aktualnie pokazują na ekranie. Także ciśniemy. Pierwszą lokalizację kojarzę, bo Freeze ma zdjęcie pod tym. I wiem, że to jest gdzieś koło Wyspy Słodowej. Zrób zdjęcie w takich trzech miejscach. Jak na razie, no nie mam pojęcia, jakie to jest. Przepraszam bardzo. Orientuje się pan, co to jest za miejsce? Oczywiście, to jest na placu uniwersyteckim. A, super. Przecież dziękuję bardzo. Bo... Jedziemy w pierwsze miejsce. Mam nam 15 minut. Let's go. Panie Kajgan! Ja pierdolę! Jak się wystraszyłem. Było warto. Dobra, jedziemy to, bo to jestem 100% pewien, gdzie to jest. Glęcu chyba nas śledzi. Glęcu nas chyba śledzi, no. Nie wiem, czy mam jechać za szumieć, to jest dobra taktyka. W ogóle to zapomniałem, że mam jeszcze ten kieliszek z wodą. Muszę zwalniać na progach zwalniających. Zastanawiałem się, co robi ta słomka tutaj w samochodzie. Już wiem, zadanie numer 2. Wymień słomkę, którą macie w samochodzie, na jakikolwiek inny przedmiot o wyższej wartości. Okej, czyli musimy spotkać kogoś, to da nam cokolwiek o wyższej wartości niż słomka. Wiem, jak spowolnić Szumiego. Wiele przed niego, wyprzedzam Szumiego! Jestem na prowadzeniu! Skur... Patrz, blokuje mnie, nie mogę zjechać na lewy pas. Patrz, pan jak mnie blokuje, patrz, jaka menda. O! Trzyma się, kurde. Wyprzedził mnie. Dobra, jedziemy chyba na Wyspę Słodową. Przynajmniej te jedno miejsce znam. O, widać to, patrz! Jest, tam po lewej stronie. Świeci się. Ej, Marek jest za nami. O, Szumi jest tam, jadę za Szumim. Jakim cudem? O matko, ale to jest drugi parking. Nie ma gdzie stanąć. Tam dalej zaparkujemy. Dobra, moi drodzy, jesteśmy. Widzimy nasz cel, zrobimy fotę, a później trzeba wymienić słomkę. Cześć dziewczyny, tam pytanko. Robię challenge, muszę wymienić słomkę na coś bardziej wartościowego. Cokolwiek, słomka to jest, wiecie, kilka groszy. Super, idealnie, dziękuję ci bardzo. Miłego dzionka. Jest, mamy to! Jest, pierwszy. Dobra, mamy przewagę. Możemy wychillować. Stoi policja! Foto. Mamy to. Nice. Już widzę rzeźbę. W sumie już widzę chłopaków, którzy chyba już sobie zrobili z nią fotkę i wracają. Stoimy pod wydziałem prawa. No jakaś 60 się chyba znalazła. Zrobiła mi zdjęcie, że stoję centralnie pod zakazem. A nie było nas tutaj dosłownie 2 minuty. Jest to na placu uniwersyteckim, ten posąg. A trzecia rzecz, mi się wydaje, że to jest garaż wjazdowy do Wrocławia. No to idę do samochodu. Trzymaj. Dobra. Powodzenia. Fotka zrobiona. Komu mogę wymienić tą słomkę? Hejka, co my podczas nagrywania takiego filmu? Raczej nie? Raczej nie. Dobra, dzięki. Będzie ciężej niż myślałam. Wpisałem fontanna, żeby znaleźć, gdzie ta fontanna jest, bo pewnie gdzieś tutaj w okolicy. I jest dosłownie, nie wiem, 400 metrów od nas. Patrzcie, pierwsze zdjęcie, cyk, trafiłem idealnie. Oni jadą do następnej miejscówki samochodem, a tak jak mówiłem, to miejsce jest niedaleko właśnie Wyspy Słodowej, więc ja się przejdę pieszo. Nie będę musiał stać w korkach, nie będę tracił paliwa i nie będę tracił czasu. Dobrze, zajeżdżamy. Gdzieś tutaj musimy dosłownie na... 5 sekund stanąć. Dobra, mamy cel przed nami. Pięknie widać. Dobra, ciśniemy dalej. Dostaliśmy trzecie zadanie. Przywieź na metę pączka o smaku różanym, czyli z różanym nadzieniem. Na miejsce, sorry. To rzeźba. Co? W okolicy. Ale co, co? To rzeźba. Rzeźba? No. Nie, nie ma tu nic. Chodź, idziemy, jedziemy. Mamy jeszcze ostatnie zdjęcie. Wygląda jak wjazd na parking piętrowy. I po prostu wpiszę parking piętrowy. I zobaczymy po zdjęciach. Kurde, wszystkie wyglądają tak samo. A to może być jakaś galeria handlowa, kurde. Właśnie dostaliśmy kolejne zadanie. Zadanie czwarte. Zrób zdjęcie z wejściem do świata krasnali. Czyli to jest to, okej. Okay. Ej, to jest tutaj! Ej, byliśmy tam! Dobra, mamy to. Strzelamy fotkę. Lecimy dalej. Jestem pod tym posadzie. Widziałem cię przez chwilę, ale jechałem na autem. Mi się nie chce. Czytałeś kolejne zadanie? Jakiś świat krasnali. No nie wiem, my mamy przyjść cały Wrocław. Już mi się nie chce. Kuźwa. Specjalnie wyprzedzasz ludzi. Się okazuje, że w trakcie dostaniesz wiadomość, która ci gada, że w tamtym miejscu, w którym już byłeś, miałeś zrobić jakieś zadanie. Tu mam. Czekaj, muszę ci przerwać. Muszę wymienić tą słomkę na coś bardziej wartościowego. O, idealnie. Proszę. Stary, taka wymiana. Dobra. Możemy sobie zrobić fotkę teraz. Cześć! Okulara! Czy jest jakakolwiek szansa, że masz cokolwiek do wymiany? Dziękuję bardzo. I życzę ci super miłego dnia. Jasne, oczywiście. Ale mi się to szczęściło. Wiki, parubo!
Czyli wiemy, że jesteśmy jedną lokalizację przed nimi. Mamy to. Strzelamy do selfie. I jest fontanna. Dobra, muszę tutaj gdzieś zaparkować, bo widzę, że cel jest dosłownie zaraz po lewej stronie. O, dobra, idziemy. Jak googlowałam pączkarnię, no to się okazuje, że tu jest jedna. Czy mają Państwo pączka o smaku różanym? Tak. To poproszę dwa. Super. Dziękuję bardzo, do widzenia. To jest tylko Krasno, Fota z Wrocławiem i mogę jechać na metę. Widzę Szumiego. Gdzie idziesz? Gdzie jest to wejście do Krasnala? Tutaj zaraz w prawo i prosto. Czekaj, nie, bo jest napisane, że tu. Co? Nie, no tutaj. No my do samochodu wracamy. Stąd idziemy. Kłamiesz. Nie. A ja sobie zrobię z wejście z Szumim i z wejściem. Ej, ale... Nara! Kurde, prawie się udało. Dobra, wkurzyli mnie, jadę do firmy. Tak to jest, ktoś jest pierwszy, więc trzeba potem go udupić. To ja im udupię, ja im pokorzę. Te wejście do świata Krasnali jest gdzieś na rynku. Nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje. Chyba mam to. Mam nadzieję, że to jest to. Zrobię fotę i lecę dalej. Mamy dwa zdjęcia. Próbuję cały czas znaleźć i obmyśleć, gdzie jest ta ostatnia lokalizacja tego zdjęcia. Podejrzewam, co to jest. To jest Wrocławia, tak mi się przynajmniej wydaje. I trochę mamy nie po drodze. Mamy do załatwienia jeszcze jedno zadanie. Jest to przywieźć na metę pączkę o smaku różanym. A wiesz, gdzie możemy kupić pączkę o smaku różanym? W piekarni Różana. Jedziemy. Został mi do załatwienia pączek i te miejsce z tym parkingiem. Marek mówi, że to jest Wrocławia, więc zaufam mu i tam pojadę, a pączka zgarnę gdzieś tu na rynku. Mają Państwo pączek o smaku różanym? To poproszę dwa takie. Dziękuję bardzo. Pączki załatwione, lecimy do auta, lecimy na Wrocławie i do firmy. Może i nie wygram, może i będę ostatnia na mecie. Ale ile kroków narobię dzisiaj? Dobra, dojeżdżamy akurat do Wrocławii, to zrobię sobie tu foto i jadę potem prosto do firmy. Jest tu ktoś z naszych? Nie ma. To jest to. Ciekawe jak tam reszty kieliszek wody. Jeśli chcecie więcej też takich filmów, to pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał i zostawcie łapkę w górę koniecznie pod tym filmem. Zaraz będę przejeżdżać obok Wrocławia i strzelę sobie z samochodu fotkę z tym parkingiem w Wrocławiu. Nie, to nie jest ta strona w ogóle. Walisz to. Jadę do Tandera. Jeżdżenie we Wrocławiu to jest jakiś dramat. Ja bym tu wolał jeździć rowerem. Tu się więcej stoi niż jeździ. Zajeżdżamy już pod firmę i po prawej stronie właśnie minęliśmy cukiernię i miałem skręcić dużo wcześniej i się zapomniałem. Jesteśmy na miejscu. W sumie nie mam obiadu dzisiaj. To chyba wszystko do żabki. Właśnie Marek zajechał pod firmę, ale liczę na to, że nie ma pączka. My będziemy mieć pączek, a on nie. I to będą dodatkowe punkty. Dobra, idziemy szybko. Dla mnie będą dwa pączki z firmą. Mamy pączki i ciśniemy na metę, która jest dosłownie po drugiej stronie drogi. Wiem, że Marek mnie wyprzedził, ale mam nadzieję, że nie zrobił jakiegoś zadania. Dobra, jestem przy Wrocławiu i to jest chyba te miejsce. Tak przynajmniej wygląda. Wrocławia zaliczona. Czas na firmę. Najważniejsze jest teraz to, żeby nie wylać kieliszka z wodą, jak już go niosę. To naprawdę patrzcie ile. No tak naprawdę nie straciłem nic. Troszkę się tam ulało, delikatnie. Mamy kolejną na mecie. Właśnie się dowiedziałem, że linia mety jest przy szlabanie, przy Tomku. Ja już tam dawno stałem, więc ciekawe jak mi to zaliczą. O, Marek! Ja, gdzie masz wodę? Wypiłem tą rurką. W połowie się powiedziałem pierdol. Próbowałeś? Próbowałem, ja byłem, bo byłem tak szybko, że info o Krasnalu dostałem, jak już byłem w drodze do Wrocławii. Więc potem powiedziałem to. Jest i on! To jest ostatnie miejsce! A zrobiłeś wszystkie zadania? Tak. Wszystkie? Tak. Wszystkie, wszystkie? No, nie zrobiliście? Ja nie zrobiłem wszystkich. Ja zrobiłam częściowo. Ja miałem wyjeb... Podliczamy punkty i ogłosimy zwycięzcę. Moi drodzy, zwycięzcą całego challenge'u jest Wiki oraz Glencu. Mają ex aequo po tyle samo punktów, także słodziutka para wygrywa.